Witam się z Wami w piątek i zapraszam Was na nowego vloga, którego zaczniemy od przygotowania piątkowego obiadu, który będzie troszeczkę wariacją na temat dziwnych rzeczy, to znaczy dziwnych resztek. Przed wyjazdem do Polski mieliśmy, jak wiecie, kilka razy gości. Jak są w domu goście, to się planuje, przynajmniej w moim przypadku, posiłki dla tych gości, robi się zakupy z lekkim wyprzedzeniem, żeby już potem cieszyć się czasem z nimi, a nie latać na zakupy. I tak też było z tymi tutaj dwoma opakowaniami gnocchi. One były zaplanowane na jeden z posiłków. Niemniej jednak jedni z naszych gości opuścili nasz lokal troszeczkę wcześniej niż zrozumieliśmy, więc nie zdążyliśmy zużyć tychże produktów. W związku z czym ja je zamroziłam, bo ja nienawidzę marnować jedzenia, więc je zamroziłam. Tak samo zrobiłam z otwartym pesto, które jest prawie, że niewykorzystane, jest tylko zaczęte. I w związku z tym, że przy rozmrażaniu takiego pesto już musimy się liczyć z tym, że musimy zużyć absolutnie wszystko do końca, zdecydowałam się zrobić po prostu gigaporcję tych gnocchi, czyli obie zamrożone paczki wyciągam, mimo że dla naszej dwójki no to jest bardzo dużo jedzenia, ale myślę, że starczy nam to na dzisiejszy obiad, jeszcze jeden obiad może w niedzielę i lunch, czyli około 6 porcji nam z tego wyjdzie. I mam zamiar zrobić po prostu tak, że przesmażę cukinię, mam taką średnich rozmiarów cukinię, pokroję ją w kostkę, przesmażę ją razem z kurczakiem, tu mam pół kilograma piersi z kurczaka i dodam też czosnek, którego tu nie ma i cebulę, której tutaj nie ma. Gdy to wszystko mi się ładnie przesmaży, dodam pomidorki koktajlowe, prawie wszystkie, które tutaj są. One są jeszcze z drogi, dacie wiary, one mają tydzień i nic im się kompletnie nie dzieje. Przekroję je na pół i dodam do smażących się, czy usmażonych już pozostałych składników. Dodam wtedy też całe to pesto, gnocchi, przesmażę jeszcze dodatkowe 5 minut i tak będzie wyglądał nasz obiad. Można go sobie podawać albo z jakimś ostrym sosem, albo z jakimś takim twardym, intensywnym serem. No, z czym tam chcecie. W każdym razie to dzisiaj nam robię. Tak wygląda nasz obiad. Można sobie udekorować to świeżą bazylią, co zaraz zrobię, bo mamy jej całkiem sporo. No i co? No i zostanie tego dużo na pewno, bo widzicie, że jest gigantyczna po prostu porcja, ale ja tak bardzo lubię, bo gotuję raz i mam z głowy trochę posiłków. Ja lubię gotować, ale no też bez przesady, żeby kilka razy w tygodniu na przykład sobie dodawać tego. No, gotuję prawie codziennie, ale zwykle mam już coś przygotowane i mogę tylko zrobić wariacje na temat i nie muszę codziennie zaczynać dania od samego początku. Jesteśmy właśnie w takim sklepie z używanymi rzeczami, do jakich czasem sobie chodzimy i znalazłam takie dwa koguty po prostu. Nie mogę im się oprzeć, ale pokażę Wam dokładniej w domu. Mamy sobotę, byliśmy właśnie w paru sklepach, widzieliście też drobne przebitki, zaraz Wam pokażę koguty dokładniej, ale byliśmy też w takim warzywniaku orientalnym i kupiliśmy dwa rodzaje ostrych papryczek, Tomek będzie je kisił i będzie robił sosy takie swoje z papryczek, także zobaczymy, co wyjdzie z tego wynalazku. Mam trzy tylko jabłka, bo to są jeszcze jabłka z tych młodych i one są takie, że się robią natychmiast kapciowate, więc ja je muszę w przeciągu jednego, dwóch dni zjeść. Ja jestem absolutną fanką jabłek i powiem Wam, że tak jak trochę smutne jest to, że lato się już kończy, że już czuć taką jesień, tak ja tak czy siak jesień uwielbiam właśnie za to, że są jabłka i że się pojawia dużo takich fajnych
warzyw i takiego nastroju robienia przetworów i zapasów zimowych. Ja akurat z zapasami to wiecie, jaki mam stosunek. Mamy też winogrona, takie mega mocno ciemne. One nazywają się winogrona niebieskie i są, ja je uwielbiam, są pyszne. Aha, jeśli chodzi o ceny, bo zwykle Wam mówię, jakie są ceny. Worek takich papryczek kosztuje 2,95, jabłka kosztują chyba 1,50 franka za kilogram, czyli są tańsze niż w Polsce te młode jabłka. Winogrona 4,50 albo 3,95, kurczę, nie jestem pewna. Arbuz nie mam pojęcia, w ogóle nie sprawdziłam. Natomiast tam jest arbuz najlepszy na świecie, mam pół arbuza. Widzicie, jak wygląda pół arbuza, więc trzeba go zjadać. Zaraz pokroję sobie całkiem sporą porcję, bo mam na niego ogromną ochotę. No i tylko takie drobne zrobiliśmy zakupy. Jeszcze parę cebul kupiliśmy, ale już je rozłożyłam do szafki. I pokażę Wam jeszcze szybko koguty. Tak wyglądają koguty, ja się im po prostu nie mogłam oprzeć. Są dwa, jeden jest mniejszy, drugi większy. Każdy kosztował 3 franki i no, kolejna moja 55. dekoracja na Wielkanoc. Tak jak przez dość długi czas miałam bardzo mało dekoracji wielkanocnych, tak teraz mam chyba, żeby obrobić 3 domy. No, wpadłam w jakiś dziki szał, ale no, śliczne są po prostu, przynajmniej moim zdaniem są śliczne. Nagrałam Wam właśnie zakupy z Polski, żeby nie było. Ja w międzyczasie wyniosłam dwie takie duże torby do szafek i różnych rzeczy pomiędzy jednym tematem zakupów, a drugim tematem zakupów. To jest dramat. A teraz wychodzimy do znajomych na kolację, więc tego nie zdążę posprzątać. Będę to sprzątała jutro rano, no ale nieważne. Nagrane to najważniejsze. Jutro nastawiam montaż. Jak się będą renderowały, to będę ogarniać sobie i tam robić resztę porządków, takich obowiązków domowych. Także to jest już załatwione. A tu możecie zobaczyć też kiszonki, które Tomek zrobił. Dwie wersje. Powiem Wam szczerze, że się nie interesowałam, ale z tego co widzę i z tego o czym rozmawialiśmy wcześniej, tu jest wersja w solance, papryczki chili i tu jest wersja taka z miksowanych papryczek i tu nie ma solanki, ale nie wiem, może Was wprowadzą w błąd. W każdym razie takie dwie kiszonki będą się tutaj teraz robiły. Chcemy w przyszłości też zrobić buraki kiszone, ale były bardzo słabe buraki dzisiaj w sklepie, więc myślę, że za tydzień, dwa pojedziemy jeszcze raz po buraki i zajmiemy się wtedy burakami. Przy okazji rozmieszczania tych wszystkich zakupów, które Wam nagrywałam w kuchni, powiem Wam, że jest masakra, nic mi się nie mieści. Znaczy nic mi się nie mieści według standardów, które ja lubię mieć, uważając, że ta półka jest już naprawdę zbyt wypchana, jak na moje... jak na mój gust, bo lubię tu mieć luźno, ale no musiałam tu dopchać na przykład takie rzeczy jak ocet, czy jak ta papryka słodka, bo mi się nigdzie już to nie mieści. I przy okazji po prostu dostałam taki bodziec do sprzątnięcia w tych szafkach. Jak wiecie, wpychamy nowe rzeczy, żeby przejrzeć co jest ze starych, żeby trochę zrobić tu porządek. I powiem Wam, już się przetarłam, powiem Wam, że patent z korytem na mąkę to jest chyba najlepszy patent, na jaki wpadłam. Znaczy oczywiście nie ja pierwsza wpadłam na świecie na taki patent, ale pierwszy raz to mam w tym mieszkaniu. Jest to super, bo ta półka, przyznam się szczerze, przez prawie rok, za miesiąc, trochę ponad miesiąc będzie rok, ja tej półki chyba nie myłam, a może myłam ją raz, nie pamiętam. W każdym razie nie robiłam takiego gruntownego sprzątania na tej półce tutaj, a praktycznie nic nie było do mycia w środku, bo to koryto robi robotę i te mąki się nie rozsypują po całej szuflady, po całej tej półce. Ja nienawidzę, po prostu nienawidzę takich brudnych szafek kuchennych, gdzie podnosicie jedną rzecz i pod spodem jest syf, mąka, przyprawy i różne takie porozsypywane rzeczy, więc w szafkach, które się brudzą bardziej, ja sprzątam częściej, typu w przyprawniku na przykład, bo po prostu tego nie lubię bardzo. Jeszcze swój brud człowieka mniej brzydzi, ale wiem, że jak ktoś przyjdzie i będzie mi tu chciał gotować, to będzie to dla niego ohydne, więc nie lubię. I koryto naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam. Oczywiście koryto trzeba umyć co jakiś czas, bo ono się syfi mocno. Tu się coś czasem rozsypie. Wiecie, worki z mąką nie są jakieś takie wybitnie szczelne. Czasem dołem coś poleci, ale naprawdę robi robotę. Zobaczcie, ile mam, jaki mam zapas budyniowy. No, chyba przez najbliższe 5 lat nie powinnam w ogóle myśleć o kupowaniu budyniu. Ogólnie wstyd mi troszeczkę za siebie, bo przez to, że tak długo był lockdown, tak długo nie byliśmy w Polsce i przez to, że potem miałam dwa razy z Polski gości, którzy przyjeżdżali samochodem, okazja czyni chomika w moim przypadku i mam za dużo rzeczy z Polski, za dużo mam.
wstyd mi trochę, ale no nic, no postaram się po prostu przy następnej okazji, jak tam będę, już kupić zdecydowanie mniej, bo zobaczcie, co się dzieje, to jest do wyniesienia do piwnicy, bo się już tu nie mieści, zobaczcie, co się dzieje w szafie z zapasami od moich dziadków na przykład. No, to jest przesada. To jest zdecydowana przesada i powinno być tego wszystkiego dużo mniej. Także teraz mamy misję wyjadania tych rzeczy, nie kupowania żadnych rzeczy w puszkach i słoikach i zużywania tego, co jest, tak samo źle jest tutaj. Ja bardzo nie lubię mieć tej półki aż tak zawalonej, ona nigdy jeszcze tak nie wyglądała, a teraz to po prostu jest dramat. Także trzeba zjadać te wszystkie zapasy, a na bieżąco kupować tylko świeże warzywa i mięso i resztę posiłków składać z tego, co jest. Tak samo wygląda tutaj, proszę bardzo, szafka z kaszami i makaronami i ryżem. O, aż się nawet zahacza przy otwieraniu, no jest bardzo to wypchane. Wstyd pokazywać, ale pokazuję wam, jestem z wami szczera, jak wygląda sytuacja w moim domu, no jest grubo. Tutaj też niedawno całkiem sprzątałam, także stan sanitarny tej półki jest bardzo dobry i Tetris tej półki jest bardzo dobry, bo układałam to tak ciasno przy okazji sprzątania, ale zdecydowanie jest tutaj za dużo rzeczy i to woła pomstę do nieba i trzeba to zmienić. Najfajniej byłoby, jakbym zrobiła kaneloni jakoś niebawem, bo mam dwie paczki tego kaneloni, one są wielkie, a to wcale nie jest dużo jedzenia, bo to jest taka 250-gramowa paczka makaronu, wcale nie dużo, a zajmuje tyle. O, ja mam więcej, ja mam trzy. Tak jest, ja mam trzy paczki tego. No, trzeba zrobić jakąś imprezę z kaneloni i zaprosić ludzi, żeby to zjedli. Co któryś weekend niestety trzeba chociaż trochę sobie poprasować, także biorę się właśnie za to i poprasuję kilka takich rzeczy do pracy na najbliższe dni. I potem myślę, że szybko wam pokażę tę garsteczkę maluniańką ciuchów, które przywiozłam sobie z Polski. Nie będę kręciła osobnego filmu na ten temat, bo jest ich zdecydowanie za mało, ale po prostu wam pokażę też rzeczy, które dostałam na przykład ze spadku z czyichś szaf, bo kupiłam naprawdę mało, ale ze spadku troszeczkę więcej ich jest, także szybciutko przelecimy przez ten temat i no i będę mogła się tym z wami też podzielić. Już się tu trochę odkopałam na tyle, żeby wam pokazać rzeczy przywiezione z Polski. Zacznijmy może od rzeczy, które kupiłam sobie sama i pierwszą z tych rzeczy są spodnie z Orsay. To są spodnie lniane, takie sięgające trochę nad kostkę, w kolorze takim piaskowym i zapłaciłam za nie 25 zł. I to był główny czynnik, który mnie skusił do tego zakupu i myślę, że są całkiem spoko. Nie wiem, czy będę je nosiła regularnie, bo ja mam duży problem psychiczny z jasnymi spodniami. Jakoś po prostu, nie wiem, zawsze mi się wydaje, że za grubo w nich wyglądam, jestem za mało szczupła, żeby móc w nich chodzić i tak dalej. Niemniej jednak, no, przydają się czasami. To jest rozmiar 34, co jest szokujące i te spodnie są dosyć luźne jeszcze, powiedziałabym. Przynajmniej takie były reakcje rodzinki, jak mierzyłam, żeby tak zapytać się, czy mam je jeszcze zostawiać, czy może oddać, bo pytałam się, czy można je w razie czego oddać. Także z Orsayem jest dość dziwnie, z rozmiarami uważajcie na to, bo naprawdę, no ja nie noszę spodni w rozmiarze 34, żeby była jasność, to już nie te lata, parę lat temu tak jeszcze było, a teraz raczej noszę 36-38, bardziej w stronę 38, ale te spodnie jak najbardziej są dobre, wręcz, tak jak mówię, trochę spore. Kolejna rzecz, którą kupiłam sobie sama, to jest taka chusta z Medicine i ona kosztowała chyba 40 zł, ale była taka promocja, że jak się wyda powyżej 200 zł, czy powyżej 300, nie pamiętam, to jest 20%, czy nawet 30%, kurczę, naprawdę nie pamiętam, taniej. I Tomek nakupił dość dużo w Medicine i ta chusta była właśnie sporo tańsza, chyba 30% była ta promocja. Tak samo z tymi spodniami, kupiłam sobie spodnie. Zwykłe czarne spodnie z elastanem, takie rurki, ale nie ultra ciasne rurki i widzicie, o, to jest rozmiar M, mierzyłam też S-kę, też normalnie w nią wchodziłam i wszystko było spokojnie, ale no wygodnie mi było dużo w tej M-ce, także to powiedziałabym jest normalny mój rozmiar ciuchów, natomiast Orsay jest trochę dziwny i nie słuchajmy Orsaya. W każdym razie to są takie spodnie i ostatnia rzecz, którą kupiłam sama, to też z Orsaya za 35 zł, taka sukienka koszulowa
w takim kolorze niebieskim, ale w bardzo, bardzo, bardzo twarzowym niebieskim i w sumie to ten kolor mnie skusił, żeby ją sobie kupić, bo sukienek w tym kroju mam sporo, ale kolor jest obłędny moim zdaniem, ona ma tu taki pasek do tego. A z rzeczy, które dostałam w spadku z szafy, to taka sukienka z Zary, która jest tutaj, no wymaga noszenia stanika bez ramionczek i ma tutaj takie cekinkowate wykończenie u góry. Również tego typu, samego typu spadki, to jest spódnica ze Stefanel, taka wełniana i powiem Wam, że widzę, że jej nie doprasowałam. Ciężko ją mi wyprasować, bo się po prostu boję, że spłonie mi zaraz. W każdym razie taka to jest spódnica. Dalej mam taką koszulkę, ona jest skąd? Nie wiem. Nie wiem, w każdym razie taka oto koszulka w autobusy, namioty i różne takie rzeczy. I dostałam też dwa ciuchy w prezencie, to już nie ze spadów. I to są koszule z Esprit. Jedna jest z długim rękawem w papugi, a jedna jest z krótkim rękawem, dekoltem typu Carmen, w takie jachty. I to tyle, jeśli chodzi o ciuchowe moje zakupy, czy przywiezione zdobycze z Polski i myślę, że to też wszystko, jeżeli chodzi o tego vloga. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!